Najwyższy stan zagrożenia. Finanse ryzyka. Masowe ugody z frankowiczami. Żmije zygzakowate wyszły na ulicę. Jeśli w lasach są ulice. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Co my tutaj mamy na dzisiaj? Łapkę w górę mamy. O, możecie zostawić. Myślę, że to bardzo dobra inicjatywa. A teraz lecimy z pierwszym. Российская Федерация вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Europejskie dowództwo amerykańskich sił zbrojnych wprowadziło najwyższy poziom zagrożenia w związku z eskalacją walk na Donbasie i ruchami wojsk rosyjskich, poinformował w środę New York Times. Jak pisze wojskowy dziennik Stars and Stripes, klasyfikacja sytuacji na Ukrainie została zmieniona w ubiegłym tygodniu przez dowódcę sił USA w Europie z możliwego kryzysu na potencjalny nadchodzący kryzys, co jest najwyższym stopniem zagrożenia w systemie Watchcon. Jak stwierdził podczas konferencji prasowej rzecznik Pentagonu, zmiana w ocenie zagrożenia oznaczała obawy dowódcy na temat potencjalnych zagrożeń i stanowi sygnał dla decydentów na temat zmieniającej się sytuacji. Według mediów jest to reakcja na eskalację walk w Donbasie, gdzie 26 marca w ostrzale ze strony sił prorosyjskich poległo 4 ukraińskich żołnierzy. Były to największe jednorazowe straty od początku rozejmu, który wszedł w życie pod koniec lipca ubiegłego roku. Eskalacji ma ponadto towarzyszyć gromadzenie rosyjskich sił wokół Ukrainy, a także zwiększona aktywność Rosjan w innych regionach. W poniedziałek samoloty wojsk NATO były podrywane 10 razy w reakcji na manewry rosyjskich bombowców blisko granic państw sojuszu. Cytowana przez portal Politico, rzeczniczka UCOM kapitan Wendy Sherman odmówiła odpowiedzi na temat oceny poziomu zagrożeń, ale stwierdziła, że siły USA przyglądają się sytuacji bardzo uważnie. Eskalacja konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy potrzebna jest prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi do targowania się z nową administracją USA, uważa były szef MSZ w Kijowie Pawło Klimkin. Dodał, że zaostrzenie konfliktu jest świadome i Putin chce na tym skorzystać. Były szef dyplomacji ocenił w telewizji Dom, którą uruchomiono z myślą o mieszkańcach terenów niezbędnych pod kontrolą Kijowa, że Putina nie interesują mieszkańcy tych terenów. On chce wykorzystywać te kwestie przy targowaniu się. Ukraińscy obywatele, którzy są tam na Donbasie, go nie interesują. Będzie targować się z nową amerykańską administracją, negocjując jakieś sprawy. Może chodzić o różne kwestie i te dotyczące dostępu do aktywów i sankcji i tak dalej, powiedział Klimkin w środę wieczorem. Eskalacja w Donbasie jest robiona świadomie i Putin ma zamiar skorzystać na niej, by osiągnąć swoje cele, czytamy w portalu w telewizji Dom. Well, you know, the Russian army, like NATO armies, all the time conducts exercises. Ale spokojnie, to co ogłaszają amerykańskie wojska, to nie wszystko. Unia Europejska informuje, że Rosja prowadzi nielegalną kampanię poboru do wojska na Krymie oraz liczba rosyjskiego wojska na granicy z Ukrainą i na zaanektowanym Krymie rośnie. Jak widać, sprawa musi być naprawdę poważna, skoro nawet wojska NATO zaczęły się angażować w sprawę. Sami przecież podali do informacji, że w poniedziałek samoloty wojsk NATO były podrywane 10 razy w reakcji na manewry rosyjskich bombowców blisko granic państw sojuszu. Cały czas jakieś manewry na granicach, ataki na Ukrainę, prowokacje bombowców, podrywanie myśliwców przez NATO, ostrzeżenia USA oraz ogłoszenie najwyższego stanu zagrożenia. No nie brzmi to zbyt pozytywnie, nie? Raczej brzmi jak bardzo realne zapowiedzenie konfliktu zbrojnego. Całe szczęście NATO jest bardzo dużą siłą i możemy mieć cichą nadzieję, że Rosja nie rzuci się na nas, gdy stawka jest tak wielka. Zwyczajnie zaatakowanie NATO to tak jakby zaatakować wszystkie najsilniejsze i najbogatsze państwa świata naraz. No samobójstwo. Przecież jeszcze sankcje nałożą. Ale Putin dalej może liczyć na to, że jedność NATO przy rzeczywistym konflikcie może nie zostać utrzymana, szczególnie patrząc, że często historycznie mieliśmy z tym do czynienia. Drugą opcją jest to, że wojska NATO zareagują, ale zrobią to zdecydowanie za późno. Patrząc na kluczowe położenie Polski, abyśmy mogli się bronić, zapowiedź na to musi być natychmiastowa. W momencie, jak rosyjskie bombowce będą się podrywać z ziemi, aby wlecieć do nas na naszej wschodniej granicy, musi być już ustawiony front NATO. Miejmy nadzieję, że konflikt zostanie zażegnany, bo jak tak dalej pójdzie, to sami widzicie, jak wielka jest stawka. Szczególnie dla nas, nie? No nie fajnie. Następny temat. Mężczyzna, po którym nosi nazwisko, odszedł jeszcze przed jego narodzinami.
Jego ojciec został wyrzucony z domu przez matkę ze względu na karierę. Rządy Prawa i Sprawiedliwości to okres szczególnie korzystny dla ojca Tadeusza Rydzyka i wszystkich podmiotów, które są z nim związane, zwłaszcza finansowo, ponieważ przez ostatnie 5 lat otrzymał z państwowej kasy ponad 325 milionów złotych, informuje portal OKO.press, wyliczając wszystkie dotacje. Jest takie powiedzenie w Polsce: ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka. Jak patrzymy na te ofiary, jakie przychodzą, to 10 zł, 5 zł, 20, 100, czasem znajdzie się więcej i istniejemy, mówił ojciec Tadeusz Rydzyk podczas obchodów urodzin Radia Maryja pod koniec 2020 roku. Jak się jednak okazuje, redemptorysta może liczyć nie tylko na wsparcie swoich wiernych, ale również na sowite datki z budżetu państwa. Na wspomniane urodziny Radia z Torunia sama kancelaria premiera wyłożyła 8 milionów, jednak OKO.press wylicza, że to nie wszystko, ponieważ od początku rządów PiS do końca 2020 roku podmioty należące do ojca Rydzyka otrzymały ponad 325 milionów złotych dotacji z państwowej kasy. Tadeusz Rydzyk otrzymuje duże pieniądze z różnych źródeł państwowych. Na największe wsparcie może liczyć ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przeznaczyło na projekty redemptorysty nawet 185 milionów złotych. Kolejny w rankingu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który wyłożył 74 miliony złotych, oraz Ministerstwo Sprawiedliwości, które wsparło działalność duchownego z Torunia kwotą przynajmniej 26 milionów. Jak zaznaczają dziennikarze OKO.press, łączne datki na projekty Tadeusza Rydzyka mogą być zdecydowanie większe, ale ustalenie całego majątku może być niemożliwe. Spowodowane jest to faktem, że nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich instytucji, które wsparły inicjatywę ojca Tadeusza Rydzyka, a także dlatego, że pieniądze wpłacają również państwowe spółki, które nie ujawniają konkretnych kwot. Aż 184,5 miliona to takie koszty pochłonęła budowa tego wielkiego przedsięwzięcia. Odpowiedzialna za jego realizację jest Fundacja Lux Veritatis, która została założona w 1998 roku przez ojca Tadeusza Rydzyka. W 2018 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zobowiązało się na ogromne wsparcie finansowe do wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu obiektu muzeum wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Minister Piotr Gliński zatwierdził przedstawione plany działania, a od początku przeznaczył na ich realizację blisko 120 milionów złotych. Dodatkowo uruchomiona zostanie wystawa stała, którą ponownie wesprze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 65 milionów złotych. Wspomniana wcześniej Fundacja Lux Veritatis została założona w 1998 nie tylko przez redemptorystę Tadeusza Rydzyka, ale także Jana Króla. W 2003 fundacja uzyskała koncesję na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą Telewizja Trwam. W kwietniu 2006 fundacja uzyskała od Ministerstwa Środowiska koncesję na przeprowadzenie w Torundium prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i ustaleniem zasobów wód termalnych. Tym samym należy do niej również spółka Geotermia Toruń, której prezesem jest ojciec Jan Król. Wsparcie finansowe dla geotermii przywrócił w Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przeznaczył aż 26,5 miliona złotych. Innym projektem ważnym dla ojca Rydzyka było założenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Powstała w 2001 roku, a redemptorysta ma nad nią dużą kontrolę. Powołuje jej władzę, ustala wynagrodzenie kadry, pobiera opłaty za naukę i zatwierdza plan finansowy. Tutaj największe wsparcie wykazało Ministerstwo Sprawiedliwości, które realizacją swoich programów szkolenia kompetencji medialnych przeznaczyło dla WSK SIM blisko 7 milionów złotych. Blisko 5 milionów złotych przeznaczono na podniesienie kompetencji komunikacyjnych, szkolenia dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich. 1,7 miliona przekazało też Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sam Tadeusz Rydzyk w 2007 roku na spotkaniu rodziny Radia Maryja w Olkuszu wyznał, że jego ojciec... Na wspomniane urodziny Radia z Torunia kancelaria premiera tylko wyłożyła 8 milionów. Ostro, nie? Chyba przyznacie. Facet umie się ustawić. Obajtek przy nim to mikroprzedsiębiorca. Jako prezes Orlenu zarabia jakieś śmieszne 1,5 miliona rocznie, trochę więcej, a Rydzyk od 2015 oficjalnie ponad 300. To chyba najdroższy człowiek PiS-u, o jakim wiemy. Pewnie są jeszcze jacyś jeszcze drożsi, ale o tym już nie wiemy. Tak w ogóle zrobiliśmy o nim i jego pochodzeniu reportaż, więc jak chcecie dokładnie poznać jego przeszłość i w jaki sposób stał się tak wpływową i bogatą osobą, to zobaczcie ten materiał. A przeciwnicy mówili: Rydzykowi dają rząd PiS-u. Ja to, no, wy żeście dali wtedy tylko 200 tysięcy. I kto wie, może to jest właśnie przyczyna, dla której dzisiaj tak wpływowa osoba unika swojej przeszłości. Wiemy, że ojciec Rydzyk praktycznie nigdy nie wspomina swojej rodziny oraz że zataił praktycznie wszystkie możliwe dokumenty, z których można byłoby dowiedzieć się czegokolwiek więcej. Czy wstydzi się on swoich przodków? No cóż, patrząc na ich przeszłość, śmiało można stwierdzić, że ma do tego prawo. Może właśnie to wręcz patologiczne dzieciństwo jest przyczyną, dla której dzisiaj z jednej strony Rydzyk jest naprawdę moralną zagadką,
a z drugiej odnosi wielkie sukcesy zarówno finansowe i na tle politycznym. Tu macie link, klikajcie, sprawdźcie koniecznie, bo zrobił naprawdę sporo zamieszania na YouTubie. Myślę, że więcej nie trzeba wyjaśniać. Następny temat. Lider polskiego sektora bankowego zabezpieczył się i będzie gotowy na masowe porozumienia z frankowiczami i przewalutowanie kredytów bez wsparcia NBP, pisze Rzeczpospolita. Jak czytamy, PKO BP jako jedyny bank mający duży portfel hipotek frankowych podjął decyzję o przystąpieniu do programu porozumień z frankowiczami, zwołał na 23 kwietnia nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma wyrazić na to zgodę. Zdecydowaliśmy się, że warto przedstawić projekt uchwały o przystąpieniu do programu ugód i poddamy go pod głosowanie na walnym zgromadzeniu. O jego losach zdecydują akcjonariusze banku, będziemy postępować zgodnie z ich wolą, mówi Rafał Kozłowski, wiceprezes PKO BP. Rzeczpospolita podaje, że bank proponuje utworzenie z kapitału zapasowego wartego 6 700 milionów złotych funduszu specjalnego, który miałby pokryć straty powstałe wskutek ugód z frankowiczami. Koszt brutto konwersji wszystkich jego umów szacowany jest na 8,5 miliarda złotych. Instytucja ta ma około 20 miliardów złotych nadwyżki kapitału ponad obecnie wymogi Komisji Nadzoru Finansowego i bez trudu uniosłaby koszt porozumień z frankowiczami, czytamy. No jasne, że mają nadwyżki. Nawet jakby ich nie mieli, to by mieli. To przecież spółka państwowa. A z punktu widzenia akcjonariuszy to dobrze, a nawet bardzo dobrze. Ten bank nie może upaść. Znaczy może, ale byłoby to możliwe dopiero po upadku naszego państwa. A umowy z frankowiczami? No chyba to też całkiem niezły pomysł. Jak to zrobią, to poniosą olbrzymi koszt. Ale z drugiej strony będą mieli sprawę już z głowy i ta niewiadoma nie będzie wisiała w powietrzu, tak jak ma to miejsce aktualnie. Zamkną sprawę i będą mogli iść do przodu. Poza tym, tak jak mówiłem, głównym udziałowcem PKO BP jest państwo, więc nie ma żadnego problemu z wypłatą tych pieniędzy, bo w razie jakichkolwiek komplikacji to wiadomo, zrobi się tak, żeby tych komplikacji nie było. Ale zobaczcie, z drugiej strony jaka jest skala sprawy? Samo PKO BP szacuje koszty operacji na 8,5 miliarda. A 8,5 miliarda to jest koszt prawie 3 miesięcy 500+. 8,5 miliarda to tak jakby ten bank rozdał każdemu Polakowi prawie 200. Niby mało, ale jednak na pociąg w dwie strony z Warszawy i do Wrocławia starczy. Jest jednak coś, co jest dużo ważniejsze i dużo bardziej ciekawe od 200 zł od PKO BP. Jest to sprawa tak ważna, że żeby nie zakłócać dzisiejszego materiału zbyt dużymi emocjami, zostawiliśmy ją na koniec. Sami posłuchajcie. Ojciec, ja w olku. Do lasu zachowaj szczególną ostrożność. Coraz cieplejsze dni i wyższe temperatury wybudziły żmije zygzakowate z zimowego snu. Leśnicy apelują, by patrzeć pod nogi podczas leśnych wędrówek. Coraz wyższe temperatury sprawiają, że chętnie wychodzimy na spacery, a nierzadko w tym celu wybieramy właśnie las. Cieplejsze dni sprzyjają nie tylko nam, ale także i leśnym zwierzętom, takim jak chociażby żmije zygzakowate. To właśnie słońce i wyższa temperatura sprawiają, że gady wybudzają się ze swojego zimowego snu i pełzają po ścieżkach. Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu poinformowała na Facebooku o niebezpiecznym spotkaniu pracownika służby leśnej ze żmiją zygzakowatą. Nie wiadomo, o czym rozmawiali. Znamy jedynie wersję pracownika służby leśnej. W pierwszej chwili nawet jej nie zauważył. Dopiero kiedy owinęła się wokół buta, powiało grozą i zrobiło się niebezpiecznie. Jednak podleśniczy zachował zimną krew i ściągnął patykiem małą leśną smoczycę ze swojego buta, odkładając ją delikatnie koło pniaka. Czytamy we wpisie na profilu Nadleśnictwa Międzylesie Lasy Państwowe na Facebooku. Żmija dalej milczy o sprawie. Leśnicy apelują, by zachować ostrożność, spacerując nie tylko po lesie, ale również łąkach i w przypadku spotkania żmii, badalca, zaskrońca czy innego węża. Nie robić krzywdy temu zwierzęciu, bo może nas czekać zemsta. Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu przypomina, że żmije polują na gryzonie, żaby i jaszczurki, ale są aktywne tylko w dzień. Przed człowiekiem uciekają, lecz mogą zaatakować w ostateczności, dlatego w przypadku spotkania z gadem lepiej się oddalić. Jak sami widzicie, sprawa jest poważna i nie powinniśmy jej ignorować. Myślę, że wszyscy się tego spodziewaliśmy, ale nie sądziliśmy, że zagrożenie nadejdzie aż tak szybko. Wyjście żmii
ze swoich kryjówek w lasach powinno być dla każdego dużym sygnałem do ostrożności. I pamiętajcie, jak spotkacie żmiję, to nagrajcie rozmowę, bo jak do tej pory żmije dalej milczą. Drętwy słuchaj. Jaka jest ulubiona zemsta cukiernika? Słodka. Tego suchara mamy od Jacka Dominika Rapacz, który wysłał tych sucharów chyba z 20 w jednym poście. Zatem będą się pewnie jeszcze pojawiały w nadchodzących materiałach. Tymczasem ty oczywiście otrzymujesz od nas złotą zemstę. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą z całą serdecznością cię zapraszam, albo też możesz wysłać na moim Instagramie MaciekBNB. Tymczasem ja już się będę żegnał, na koniec oczywiście muzyka od jednego z was, no i pamiętajcie o tym, żeby zawsze być na tym kanale o 6.30 i 18.00. Hejka. Mokra podłoga od drina, ty oraz twoja dziewczyna. Wiem, ona lubi ten klimat, ty to zamiatasz pod dywan. Ona lubi drinki, drinki, typy lubią świnki, świnki. Na Insta ma filtry, filtry, lubię atencję, skinki. Robię co mam robić, a tu jeszcze nie zasnę. W głowie setki fobii, ale jestem i patrzę w sobie tyle mody, jestem mercem jak has.